Jak Michała, prawda, taki powrót do tego. Na początku się bardzo przestraszyłem, bo ten zawodnik podniósł Michała, rzucił nim o ziemię, w sensie tak jakoś to było w tym i tak bałem się, że na rękę, bo tak to wyglądało na początku, czy nie upadł źle na rękę. A poza tym wiem, jak Michał jest silny i ja mówię, jak ktoś już podniósł Michała, rzucił coś tamten, to miałem takie obawy, ale mówię, Michał to wszystko kontrolował spokojnie. No i fajnie. No i gilotynka chyba, tak? Dobrze? Tak, tak jest. Tak, gilotynka tak. Michał w końcu poddaje, ale wydaje mi się, że też mocne te ciosy ze strony Khalida Ota. On chciał, mam takie wrażenie, urwać tym prawym głowę Michałowi. Jak ty to oceniasz? Jesteś pięściarzem, bo to możesz akurat o tej płaszczyźnie coś więcej powiedzieć. No tak, to było widać. Od początku wyszedł pewny siebie. Na pewno był zmobilizowany przez grupę tych swoich kumpli, nie wiem, przyjaciół, którzy go zmobilizowali. Tam widziałem. Bardzo był zdeterminowany, nabuzowany w tej klatce, także to była jedyna obawa moja. Mówię, kurczę, żeby tam czasem jakiegoś głupiego ciosu nie wyłapać, prawda? Ale mówię, wszystko się potoczyło tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Cieszę się bardzo, bo wracamy do Polski ze zwycięstwem. Chyba uważam, że ogólnie cała gala była naprawdę bardzo fajna. Walki były, przynajmniej te, co oglądałem, naprawdę na fajnym poziomie, równym. To nie było tak, że była budka, tylko fajnie. Dlatego z tego się bardzo cieszę. No ale najbardziej mówię, to przyjechaliśmy tu wisienką na torcie, była walka Michała, wygrana, najważniejsze, bez żadnych kontuzji, bez niczego. Pierwsza runda, to poddanie, mówię, Michał tam jest przecież bardzo silny. Także. Ja muszę zapytać o coś, co powiedziałeś mi dzisiaj w wywiadzie. To kto dzisiaj oberwał od Michała w szatni? No, było kilku osób, ale nie będę mówił, bo pewnie będą mówić, że wiesz. Nie, ale nie, naprawdę, oberwało kilka. Ja dzisiaj się, z racji tego, że jestem po operacji ręki, mówię, Michał, pamiętaj, jestem po ręce, bo też zapraszał do stójki na rozgrywkę. Także każdy zarobił, tak jak zawsze, jak przy każdej walce. To ogólnie to mega śmiesznie wygląda, jak jesteś, że tak powiem, niezainteresowany tą sprawą i tak przyjdziesz, tak popatrzysz, kurde, co tu się dzieje, nie? Tu nawet... Śmiesznie to wygląda naprawdę, jak latają po tych ścianach wszyscy, tu mówię, kurde, co tu się dzieje. A słuchaj, jeszcze pytanie o to, co Michał tutaj powiedział, że to był bardzo wyjątkowy dzień i że on nawet takiego sformułowania użył, że dawno się tak nie czuł przed walką. Już jeśli chodzi o wagę, o to, jak ten dzień wyglądał, czy faktycznie, no bo jesteś przy walkach Michała, no czy, tak faktycznie, czy faktycznie tak to wyglądało? Właśnie mało, przepraszam, że ci dodam, uzupełnię Artura, mało, że jesteś przy walkach, to dzisiaj rano oczywiście zawsze byłeś na przepaleniu, starasz się towarzyszyć Chabrosowi i sztabowi trenerskiemu przy treningu. No właśnie, dlatego chciałem powiedzieć, to była też jedna taka z moich uwag, że Michał naprawdę dzisiaj przede wszystkim od rana było widać, że się czuł dobrze. Pierwszy raz zrobił wagę w ogóle w inny sposób niż robił. Mówi, że czuje się świetnie, że czuł się świetnie od początku. Zresztą było widać dzisiaj moim spokój, ale zarazem siłę, dynamikę. Ja mówię, wcześniej robił inaczej wagę, dzisiaj robił troszeczkę inaczej. Tak ja wiesz, ja jestem nowicjuszem w tej robieniu wagi, ale mniej więcej mu sam powiedziałem, on się tam zainteresował, no i też zrobiłem przecież 20 kilo wagi, tak? I też nie czułem się źle, ale jedyna moja obawa w głowie była, czy ja wytrzymam 10 rund, to jest troszkę inaczej niż tutaj, prawda? 5 czy coś, ale naprawdę mega. No i co, widzieliście, no naprawdę, i ktoś, kto Michała zna, to ja mówię, wszystkie te poprzednie walki, które byłem w szatni, to widziałem nie spięcie, bo on zawsze wychodzi pewny siebie, ale inny. Dzisiaj był zupełnie inny, właśnie pewny siebie, luźny, aczkolwiek spokojny. Nie roznosiło go tak, bo wtedy przed walką, to ja mówię, to on robił 3 walki w szatni, tak? To mówię szczerze. Dzisiaj też się zdarzyło, że można to 2 zaliczyć nieoficjalne, ale w bardziej luźny sposób. A wszystkie były, te w szatni też były zwycięskie? Michał zawsze, mimo wszystko, tak zawsze to sprowadzi, że zawsze odklepują, tak. No czasami ząb się, pamiętam jeszcze jednemu prawie ukruszył, zaczął machać tym zębem, mówi kurwa, kurwa. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak żywiołowo reagowałeś podczas jego ostatniej gali na KSW i tym, jak tam uszczelił Scotta w pierwszej rundzie i wstałeś żywiołowo, krzyczałeś, mam to dzisiaj, wideo pokazywałem, a jak dzisiaj reagowałeś? Dzisiaj reagowałem bardziej spokojnie, bo widziałem to wszystko, bardziej się zdenerwowałem, mówię na początku, no bo też zawodnik, nie oszukujmy się, wszedł naprawdę do walki pewny siebie i też widać było tam silne, tą stójkę miał nawet dobrą. I ja mówię zawsze w takich sytuacjach, ta pierwsza runda, kiedy jesteś taki, no troszkę nie, że tak nie wchodzisz jeszcze w walkę, no to istnieje prawdopodobieństwo, że załapiesz jakiegoś ciosa, no i może się wydarzyć coś nieoczekiwanego dla ciebie. Także mówię, w tym wypadku, ale byłem, widziałem, mówię, tu, tam, to, tu jak złapał tą gilotynę, mówię, ja, no wszystko tak, jak sobie to zaplanowali. Cały team Michała, z którym od początku, nie, no cieszę się, bo mówię, dla niego to jest
kolejna walka, ale i powrót po tym tak naprawdę, wiesz, każdy zawodnik tylko to wie. To są ciężkie chwile dla każdego sportowca. Tym bardziej, że ta wojna za Skamem to była naprawdę dla oka, dla widowiska, to było coś niesamowitego, a dla samego fightera taki uszczerbek na zdrowiu, bo tego to wiesz, wy tego nie widzicie, znaczy tutaj się interesujecie tym, tak, ale mówię, normalny człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, ile to jest zdrowia straconego. No właśnie, to a propos tego zdrowia straconego i tego, czego do końca nie widać, jeśli chodzi o kulisy przygotowań was, sportowców, do kolejnych występów. Dzisiaj Michał przed swoim wyjściem no, miał taką długą dość przerwę, bo nagle tam się troszeczkę zmieniły plany, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o tą walkę wieczoru. Ty jak patrzyłeś na to, czy no i ma ze swojego doświadczenia, to potrafi czasami zdeprymować, gdzieś tam troszeczkę zniszczyć to całe przygotowanie, ten nastrój przed walką, takie oczekiwanie na wejście, do którego nie ma i nie ma i nie ma? Oczywiście, że tak, tym bardziej, że wiesz, każdy, kto zna Michała, to wie, że to nie jest zawodnik, który przygotowuje się do walki w określonym czasie, tylko on jest 24, można powiedzieć, na dobę w treningu cały czas, nawet jak pożre, bo zdarza mu się jedzenie, to i tak zrobić dwa treningi mocniejsze, także to jest właśnie człowiek, który cały czas jest w tym treningu, on nie spać nie pójdzie, jak się nie potrenuje, także dla każdego zawodnika starty są bardzo ważne, dziwię się, bo tak naprawdę dla mnie Michał Materla, Mamet Kalidow, wiadomo, teraz inni zawodnicy, ale głównie mówię, skupimy się na nich, tak? Na nich dwóch, to są w ogóle prekursorzy MMA w Polsce i wielkie, wielkie emocje. Słyszysz Michał Materla, słyszysz Mamet Kalidow, no sorry, ale ja dzisiaj to od razu ciemno otwieram oczy i wiadomo, że to jest coś niesamowitego. I ja mówię, te emocje, co są w walce, przy tych walkach, bo możesz być świetnym zawodnikiem, świetnym technikiem, możesz być świetnym grapplerem, no ale jest czasami tak, że kurde, no nie dajesz w ogóle żadnych emocji, oglądasz tą walkę bez tego, a tu cały czas jest, wiesz, napięcie i to są zawodnicy, których zawsze miło będę oglądał i po prostu, no w ogóle z Michałem to nawet sobie nie wyobrażam, żeby nie być na jakiejś walki, jeżeli to tylko nie będzie zależne ode mnie, prawda? Ostatnie pytanie. Artur biedny się pogubił jednak. No aż, ale mikrofon padł od tego okrzyku, wszystko się rozpadło. No. Mówiliśmy o walce Mameda i Michała, mówiłeś, że budzi to w tobie emocje. Czy chętnie byś taką walkę zobaczył drugi raz? Ja wiem, że do takiej jednego walki... Jednego i drugiego bardzo lubię. Michał jest moim przyjacielem, to wiadomo, to nawet nie ma żadnego... Wiesz co, ciężko mi powiedzieć. Pytaj się chłopaków, czy bym zobaczył. W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak, z racji tego, jak ta walka pierwsza się zakończyła. Jak się zakończyła, to była chyba pierwsza... Bardzo szybciutko. Był cios. Chciałbym zobaczyć, oczywiście, ale czy tak bardzo nie. Mamy dużo innych zawodników do rozbijania się, Polacy jednak ze sobą. Nie, tym bardziej, że mówię, to są, tak jak mówię, prekursorzy polskiego MMA, ale wiadomo, że każdy z was by zobaczył, to się uśmiechacie, bo każdy z was by to zobaczył. Mimo wszystko ja tak samo, ale to nie jest coś, o czym marzę, tak? A to pytanie zadać proszę Michałowi i Mamedowi, tak? Ale wiem, że jest zapotrzebowanie. Jeżeli mam być szczery, taka walka...